find like KS Fogo. W bramce Łukasz Maćkowiak. Z numerem drugim Krystian Anioła. Czwartka to Krzysztof Lochman. Z piątką Panie kapitanie, no dużo gry w środku pola, 0-0 do przerwy. Wyrównany mecz, rzeczywiście. Grają dwie najlepsze drużyny tej ligi, także można było się spodziewać, że będzie tutaj zacięta walka. Zespół Gromu na pewno jest dobrym przeciwnikiem i to, że zajmuje drugie miejsce, to jest nieprzypadkowo. Szkoda, mieliśmy swoje sytuacje. Troszeczkę chyba brakuje precyzji, może trochę szybkości podczas rozgrywania tych akcji, ale myślę, że jesteśmy zespołem lepszym. Pokażemy w drugiej połowie, że myślę, że możemy strzelić tą jedną bramkę więcej i zdobyć tutaj 3 punkty. No właśnie, widać, że dzisiaj na boisku się nie bardzo rozumiecie. Nie, tak bym nie powiedział, że się nie rozumiemy. Staramy się dokładnie rozgrywać piłkę, tak jak powiedziałem wcześniej, może szybkość tych akcji nie jest taka, jakbyśmy chcieli, ale w tych warunkach troszeczkę trudno się gra. Myślę, że to my zachowamy więcej zdrowia w drugiej połowie, wyciągniemy wnioski z tej pierwszej połowy i na pewno ta gra będzie wyglądać lepiej i to zwycięstwo przyjdzie w drugiej połowie. I proszę Państwa, bramka dla Lubońskiego, a zdobywcą jest Jacek Zielonka. I pan Rafał Węglarz zakończył gwizdkiem spotkanie pomiędzy gospodarzami KS Fogo Lubońskie a Gromem Plewiska. Zwycięstwo gospodarzy 1-0 po bramce Jacka Zielonki w 69 minucie. Że nerwowy był ten mecz. To znaczy nerwowy, może nie nerwowy, ale no ten dzisiejszy mecz tak naprawdę, ja to odbieram, no mecz się odbył, nie było czuć ani takiej atmosfery, takiej typowo piłkarskiego święta, pogoda też do gry nie najlepsza, aczkolwiek ten deszcz gdzieś troszeczkę nam to ułatwił to granie. Cieszy zwycięstwo, zwłaszcza, że graliśmy, no sobie nie powiedzieć, no z wiceliderem, zespołem, który rywalizował z nami
o miano tego zespołu najlepszego i o awans do trzeciej ligi. Dzisiaj pokazaliśmy swoją wyższość, tą jedną bramkę byliśmy lepsi i z tego się cieszymy. No właśnie, obraz gry tak naprawdę zmienił się po strzeleniu tego pierwszego gola. Dokładnie tak, mieliśmy sytuację też do przerwy, które powinniśmy wykorzystać. W przerwie troszeczkę sobie porozmawialiśmy tak po męsku, mogę powiedzieć. I cieszę się, że w tej drugiej połowie zespół wziął sobie te słowa do serca i dążył do strzelenia tej bramki zwycięskiej. Były ku temu jeszcze okazje, aby podwyższyć rezultat. Skończyło się 1-0, z czego bardzo się cieszę i już jestem myślami przy meczu sobotnim. Dziękuję. Został Wam jeden mecz ligowy, no i puchar, a jak tam wśród zawodników kontuzje wyglądają? Jeżeli chodzi o kontuzje, to mamy dosyć mały problem. Jonasz Rzecki na razie i Dariusz Imbirowicz mają naciągnięte mięśnie, a tak to jeszcze jest Dawid Skrzynecki, ale on planujemy, żeby wrócił do nas na mecz pucharowy, chociaż na najbliższy mecz z Mieszkiem Gniezno prawdopodobnie będą oni jeszcze pauzować. Spróbujemy ich doprowadzić do stanu użytku właśnie na mecz pucharowy, bo to jest nasz kluczowy mecz właśnie w tym sezonie.